Za nami kolejny tydzień, czas więc na przegląd najważniejszych wydarzeń z życia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam. Oto najważniejsze tematy, o których dziś będziemy mówić. Podsumowanie finansowe kwartału. Święto strażaków w Rpinie. Czy wodór to paliwo przyszłości? Dziś zaczynamy od pozytywnej informacji potwierdzającej dobre wyniki finansowe Grupy Orlen po pierwszym kwartale tego roku. Pomimo trudnych warunków makro osiągnęliśmy zyski na poziomie 2 miliardów złotych. Wzrosły nam zarówno przychody, jak i sprzedaż na wszystkich rynkach, gdzie jesteśmy obecni. PKN Orlen zakończył pierwszy kwartał 2019 roku z wynikiem EBITDA według LIFO, czyli zyskiem przed potrąceniem zobowiązań, na poziomie 2 miliardów złotych. W porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku wynik ten wzrósł o ponad 100 milionów złotych. Na finansowe podsumowanie pierwszego kwartału wpływ miała sytuacja makroekonomiczna, zwłaszcza różnica cen ropy Ural i Brent. Dwumiliardowy zysk EBITDA według LIFO zbudowały dwa segmenty: downstream 1 400 000 000 zł i detal, który dołożył do tego wyniku blisko 700 milionów złotych. Orlen odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach i wzrost sprzedaży o 3%, w tym w Polsce o 2%, w Czechach o 5%, a na Litwie i w Niemczech o 6%. W pierwszych trzech miesiącach tego roku powiększyliśmy także sieć Stop Cafe o kolejne 31 punktów. Obszar wydobycia odnotował 10% wzrost do poziomu 1700 baryłek na dobę. O 500 000 spadło także nasze zadłużenie, a co najważniejsze, w pierwszym kwartale kontynuowaliśmy politykę dywersyfikacji zakupu ropy. Grupa Orlen przerabia już 30% surowca spoza Rosji, a w przypadku płockiego zakładu jest to poziom blisko 50%. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Wtedy właśnie wspominamy ich patrona, świętego Floriana. I właśnie z okazji święta tej grupy zawodowej w Rypinie odbyła się uroczystość, podczas której poza rzecz jasna głównymi bohaterami nie zabrakło też ważnych gości i kolejnych czeków dla strażaków od Fundacji Orlen Dar Serca. Ochotnicza Straż Pożarna w Rypinie ma jedną z najdłuższych tradycji spośród wszystkich jednostek w Polsce, stąd wybór tej miejscowości na organizację wydarzenia podsumowującego aktywności PKN Orlen w zakresie wsparcia Straży Pożarnej. Rypińska OSP działa już od 138 lat. Orlen wraz ze swoją fundacją, doceniając pracę ochotniczych straży pożarnych na rzecz społeczeństwa, wyróżnił jednostki z ponad stuletnią tradycją. Prezes koncernu Daniel Obajtek wraz z premierem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim i ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim wręczyli symboliczne czeki na kwotę 20 tysięcy złotych czterem jednostkom, a właśnie z Rypina 109-latkom OSP Trombin i OSP Sadłowo oraz 102-letniej OSP Skrwilno. Nasza jednostka ta, która przekroczyła ponad 100 lat naszej działalności, otrzymała też wsparcie, po raz pierwszy takie wsparcie, 20 tysięcy złotych, za co prezesowi i osobom tym, którzy się przyczynili do tego, żeby ta nasza jednostka otrzymała takie wsparcie, serdecznie dziękuję. I chcę zaznaczyć, że otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup brakującego nam sprzętu. Natomiast jeżeli nam coś zostanie, będzie można, to przeznaczymy to na remont naszej strażnicy. Podczas uroczystości nagrodzono także strażaków OSP z powiatu rypińskiego z najdłuższym stażem oraz tych wyróżniających się osiągnięciami na polu zawodowym. PKN Orlen w ramach programu Orlen dla strażaków systematycznie przekazuje środki finansowe. 12 milionów złotych, które trafiło do Straży Pożarnej do tej pory, zainwestowano m.in. w sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, chemicznego, ekologicznego czy wysokościowego. Nabór wniosków do najnowszej edycji programu zakończył się 4 maja, a do fundacji wpłynęło ich ponad 2200. Czas na wodór, czysta energia dla Europy. To tytuł konferencji zorganizowanej przez portal Czysta Gospodarka. Orlen był jej partnerem strategicznym, a w dyskusjach w gmachu Politechniki Warszawskiej brali udział nasi przedstawiciele. To było pierwsze wydarzenie w Polsce, podczas którego spotkali się wszyscy potencjalnie zainteresowani wykorzystaniem wodoru w transporcie, przemyśle i energetyce. O wodorze wciąż jednak mówimy jako o paliwie przyszłości. Aktualnie alternatywą dla tradycyjnego napędu są baterie litowo-jonowe. Na ile wciąż istotną, to pokazują działania rozwojowe w tym zakresie światowych potentatów, a w skali Polski także i Orlenu. Baterie litowo-jonowe mają swoje 5 minut, także tam
technologia samochodów elektrycznych plug-in ma w tej chwili miejsce i oczywiście jako Orlen wiemy doskonale, się do tego dobrze przygotowujemy. Natomiast w perspektywie długoterminowej uważam, że wodór wyprze. Na początku będzie to równoległa technologia, a później wyprze całkowicie tego rodzaju technologie, jakimi są baterie. Jestem gorącym zwolennikiem wodoru. Uważam, że nie jest to aż tak odległe, jak niektórzy prognozują. Kilku lat może nie, ale naprawdę najbliższa przyszłość, czyli poniżej 10 lat, wodór powinien jednak zawładnąć rynkiem paliwowym. Jak zaczną powstawać stacje wodorowe, a takowe będą powstawać, mamy możliwość szybkiego wyprodukowania wodoru i zabezpieczenia tego wodoru dla samochodów. Ważne jest, żeby ekonomicznie było to w jakiś sposób uzasadnione. Wszystko zatem sprowadza się do rachunku ekonomicznego. Zanim jednak wodór faktycznie stanie się powszechnym paliwem w przyszłości, to już dziś eksperci dyskutują o technologii produkcji wodoru, jego urynkowieniu oraz o prawnych regulacjach. I dobrze, że w tych rozważaniach uczestniczy także Orlen. Teraz o sportowych zmaganiach pracowników Anwilu. A skoro mówimy o wrocławskiej spółce z naszej grupy kapitałowej, to pierwszą dyscypliną sportu, która przychodzi na myśl, jest oczywiście koszykówka. Po raz trzeci już pracownicy Anwilu wzięli udział w firmowym turnieju koszykówki. Droga do finału wiodła oczywiście poprzez eliminacje grupowe. Najlepsza czwórka, która powalczyła o podium, to drużyny reprezentujące wydziały A1, P1, P31 oraz SUR. Dwie ostatnie zmierzyły się w meczu o trzecie miejsce. Zawodnicy P31 ulegli zespołowi SUR-u, który zdobył brązowy medal dzięki zwycięstwu 45-38. Emocji nie zabrakło też w finale. Dopiero pod koniec meczu drużyna A1 uzyskała nad rywalami bezpieczną kilkupunktową przewagę i utrzymała ją do końca. Mecz zakończył się wynikiem 40-33 i tym samym drużyna Moniaku zdobyła po raz trzeci z rzędu tytuł mistrza. Podczas ceremonii wręczenia nagród członek zarządu Anwilu Jacek Mendelewski podziękował wszystkim zawodnikom za wspaniałą grę i emocje nie mniejsze niż podczas meczów zespołu Anwilu Wrocławek. Najlepszym zawodnikiem tegorocznego turnieju został bezapelacyjnie Tomasz Andrzejewski. Warto podkreślić, że zarówno zwycięzcy turnieju, jak i drużyny z dalszych miejsc zrzekli się swoich nagród na rzecz podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu, której Anwil pomagał do tej pory wielokrotnie. Tyle w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program już za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.